Z pewnością wielu mieszkańców Ramsey troszczy się o dobro swojego malutkiego miasteczka położonego w centralnej Anglii. Ale mało kto posuwa się tak daleko jak radny gminy Peter Reeve, członek Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, który każdego dnia osobiście sprząta publiczne toalety. Zanim UKIP weszła do rady gminy, toalety w Ramsey były zamknięte ze względów finansowych. Blisko ludzi to motto przewodnie Petera Reeve'a. Dopiero niedawno uaktywnił się politycznie, wcześniej handlował koparkami. Zawsze myślałem, że polityką powinni zajmować się inni, może nawet ci bogaci, tylko nie ja. Ale UKIP powiedziała, nie, ty jesteś tą osobą, której potrzebujemy. Jesteś całkiem normalnym typem, przystępnym, gotowym do ciężkiej pracy i dbającym o interesy całego miasta. Ty się liczysz w tym mieście. Tego typu lokalna aktywność przeraża przede wszystkim konserwatywne koła w Anglii. Postrachem dla brytyjskiego rządu jest ostatnio główny filar UKIP, Nigel Farage, nazywający siebie kontynuatorem polityki Margaret Thatcher. Obojętnie gdzie jesteśmy, czy w regionach opanowanych przez lejburzystów, liberalnych demokratów czy konserwatystów, wszędzie przyjmowani jesteśmy z dużym entuzjazmem. Gdyby zależało to od UKIP, w Wielkiej Brytanii zaczęto by budować więcej więzień, zostałby zniesiony zakaz palenia papierosów w pubach i restauracjach, a kraj natychmiast wystąpiłby z Unii Europejskiej. Prawa obowiązujące w Unii Europejskiej blokują rozwój naszych przedsiębiorstw. Nasi rybacy i rolnicy obarczeni są zbyt wieloma przepisami. Ponadto coraz poważniejszy staje się jeszcze jeden problem – problem imigracji. Farage proponuje, by przez pierwszych 5 lat żaden imigrant nie miał prawa osiedlić się w Wielkiej Brytanii. W sąsiadującym z Ramsey Peterborough około 10% to imigranci, głównie z krajów Wspólnoty Narodów i z Europy Wschodniej. Dlatego tezy przeciwko imigrantom głoszone przez UKIP padają tu na bardzo żyzną glebę. Imigranci mogą korzystać na przykład z naszego systemu opieki zdrowotnej, ale to my musieliśmy za to wszystko zapłacić. Po prostu przychodzą i zostają u nas, także ich dzieci. To nie jest w porządku. Jednak w innych dziedzinach, jak szkolnictwo, podatki i opieka zdrowotna, program partii UKIP jest raczej mało przejrzysty. Wprawdzie UKIP nie jest tak silna, by stanowić zagrożenie dla renomowanych partii w kolejnych wyborach, ale nikt już nie ośmieli się z niej zadrwić. Podburzając przeciwko cudzoziemcom i Unii Europejskiej, populiści zdobywają głosy i stawiają brytyjskie społeczeństwo przed nowym wyzwaniem.